bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak licznie przybyliście i zostaliście Państwo w kaplicy z nami, by posłuchać pieśni Maryjny. Maj to miesiąc obfitujący w nabożeństwa i uroczystości, podczas których wierni w szczególny sposób proszą Najświętszą Maryję Pannę o łaski oraz dają wyrazy wdzięczności za wszystkie wysłuchane modlitwy. To również czas szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach, figurkach przydrożnych na nabożeństwach majowych nazywanych majówkami. Ja sama ostatnio przejeżdżając przez Rogoźnicę widziałam, Państwo się jeszcze gromadzą, to jest naprawdę przepiękne, że podtrzymujecie i kultywujecie tę tradycję. Zwyczaj ten trwa w Polsce dopiero od połowy XIX wieku. Jednak gromadzenie się śpiewania pieśni na cześć Matki Bożej było znane na wschodzie już nawet w V wieku. W Kościele Zachodnim w pierwszym tysiącleciu Maryi jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV wieku powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi właśnie. Paliło serce moje wypełnia, a ciche chwila dodaje sił. Bez Ciebie, Matko, ciężko się żyje, nie daj by żywo nasz taki był. U stóp Twych dzisiaj modlimy się, kołamy zdrowa wśród Twoich sił.
bardzo za przybycie i za tą obecność razem z nami. To jest ważne, bo wspólnie tworzymy taką ludową rodzinę, a w miesiącu maju, miesiącu maryjnym, tym bardziej miło nam jest gościć Państwa w gminie Międzyrzec Podlaski. Wszystkim zespołom, które występowały, serdecznie dziękuję, bo to jest ważne, że jesteśmy tutaj razem. I tak jak pani Sylwia wspomniała na początku swojego wystąpienia, że przejeżdżając przez jedną z miejscowości zauważyła gromadzących się ludzi przy krzyżach, kapliczkach na nabożeństwie majowym. To jest właśnie nasza normalność, że jesteśmy i trwamy w kulturze, w tej kulturze chrześcijańskiej. To jest nasza normalność, że nasze spotkania rozpoczynamy mszą świętą. To jest nasza normalność, że nie wstydzimy się okazywać swojej wiary, swoich uczuć. Za to wszystko naprawdę z całego serca Państwu dziękuję. Jest takie stare powiedzenie, kto śpiewa, dwa razy się modli. A tutaj tak dużo osób i wychodziło na, można powiedzieć, ołtarz, ale do zabrania i zademonstrowania pięknego śpiewu. To jest wyjątkowy urok naszych małych, podlaskich miejscowości. Ja się bardzo cieszę. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Zaraz specjalnie podziękuję pani Teresce, bo drodzy Państwo, ja powiem tak troszkę żartobliwie. W wielu miejscach bywam, bo jestem zapraszany, ale tak wcześnie, tak dokładnie, jak to uczyniła pani Teresa, to życzyłbym wszystkim samorządom z takim wyprzedzeniem, bo wtedy, tak jak w każdym gospodarstwie, można dobrze zaplanować. Ja przepraszam za chwilowe opóźnienie. W dniu dzisiejszym, ale mieliśmy uroczystości w Białej Podlaskiej, dużo uroczystości związane z 34. Pułkiem Piechoty, z historią naszego regionu. Ale drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, śpiew to jest chwalenie Boga, a Państwo robicie to wspaniale. Także pani Teresa, bardzo serdecznie dziękuję za pamięć, dziękuję za zaproszenie i powiem tak, tak jak rzekłem pół roku temu, kiedy pierwszy raz pani o tym powiedziała, jeżeli będę mógł, ja staram się słowo dotrzymać, to przybędę. I się udało. Wszystkiego najlepszego. Przyjemnie, przeważnie pan wicewojewoda nas zaszczycił. No jest to taka niespotykana, że tak powiem, przyjazd, bo nie wszyscy właśnie mogą, a pan jakoś dzisiaj się postarał, za co serdecznie dziękuję. Tak samo również dziękuję panu radnemu, pani dyrektor z Białej, panu wójtowi naszemu, no i przede wszystkim nie byłoby tego, żeby nie było naszej pani dyrektor. W imieniu pana starosty Mariusza Filipiuka i mojego chciałbym wam serdecznie podziękować za to zaproszenie, ale przede wszystkim za ten pobyt z wami. Dzisiaj rano stając, było tak zimno, robiłem te roboty, no pierwsze pozwolenie od żony, bo na Świętą Maryi to mnie wysłała bez żadnej daty. To już był cud. Ale następny cud stał się, tak jak pani dyrektor powiedziała, coś wspaniałego. Zobaczcie, taki lęk nieraz wchodzi, że już się nie chce, a po co i tak dalej. Ale dzisiaj przepiękna msza, przepiękna Ewangelia, z czego te słowa jeszcze księdza, które tak wzmocniły, gdzie trzeba powiedzieć, Jan Paweł II mówił piękne rzeczy, ale powiedział jedno najpiękniejsze dla nas Polaków, że solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciwko drugiemu. Ale to, co ja bym chciał w tej chwili powiedzieć, to tak. Jak wy przepięknie wyglądacie, naprawdę. I to nie, żeby się podryzują. Nie wiem, zobaczyłem, jestem w szoku, sami swoje. Wyście kupili te nowe stroje, bo chyba tak, tak? Bo ja tam obserwuję, ale no tak przepięknie wyglądacie, jak chłopom dwuścieckim. Powiem, niech oni myślą, bo wy niedługo zaraz będziecie tam w tej miłości, co to nazywają ten program, jak to się nazywa, senatorem, tak? Tak pięknie wyglądając, naprawdę, ale wszyscy jesteście wspaniale. Dziękuję panie wójcie za to, że możemy w taki sposób obchodzić, bo Maryja to chyba szczególna matka w naszym życiu. Ja wam powiem,
kocham swoją bardzo, ale myślę, że nie zna tyle tajemnic, to ta druga matka, taka Matka Boska, do której zawsze ona mnie wyratowała z tak wielu rzeczy. Nie chcę to tutaj, ale każdy z was pewnie miał coś takiego, że w niej mamy ufność. To jest fenomen Polski. Dzięki Bogu, że zaufaliśmy Maryi i myślę, że ona, nasz naród, nasz kraj jest prowadzony pod jej opieką i będzie dobrze.